Patrząc na to, jak dzisiaj przewozi się bolidy Formuły 1, to, że tak to ujmę, szału nie ma. Mamy zwykłe ciężarówki pomalowane w barwy zespołów, przewożące te cuda techniki z wyścigu na wyścig. Jednak kilkadziesiąt lat temu pojawił się projekt, który swoim rozmachem stał na równi z pojazdami, które na te wyścigi woził. Dzisiaj króciutko o Mercedesie Renntransporter, znanym jako Blue Wonder albo również SLR Furgon. Renntransporter, czyli wyścigowy transporter. Na początku dziejów motorsportu samochody wyścigowe na same imprezy dojeżdżały bardzo często o własnych siłach, co było męczące i dla kierowców, i samych samochodów. Dlaczego nie wożono ich ciężarówkami? Bo raz, czasami trzeba było pomiędzy imprezami szybko się przemieścić, a dwa, no nie każdego było stać. To był drogi sport i skompletowanie w miarę dobrego kierowcy i dobrego samochodu to już był wydatek. Ten sam problem tyczył się Mercedesa, przy czym on po opiniach kierowców uznał, że można coś wymyślić. W ten sposób w latach 20. powstały pierwsze transportery samochodów wyścigowych. Były one zbudowane na bazie Mercedesa 24-100-140. Odmiany wolnossące rozwijały około 100 koni mechanicznych, natomiast te doładowane mechaniczną sprężarką około 140 z pojemności 6242 cm3. To właśnie były pierwsze Renntransportery, którymi wtedy wożono białe bolidy Mercedesa na wyścigi Grand Prix. Później, w drugiej połowie lat 30., gdy tory wyścigowe były podbijane przez srebrne strzały, to bolidy były dostarczane bardziej klasyczną metodą. Ciężarówkami, takim jak Mercedes LO 2750. Gdy po wojnie Mercedes wracał do motorsportu, znowu zakiełkował pomysł, żeby zbudować szybką lawetę. Konkretnie znowu na ten pomysł wpadł Alfred Neubauer, tak jak 30 lat wcześniej. Tutaj jednak zaawansowanie pojazdu miało osiągnąć niebywały poziom. Renntransporter miał być mieszanką technologii znanych stopowych maszyn drogowych. Budował go Robert Fries KG i skończył go w kwietniu 1955 roku. Rama pojazdu to wydłużona i wzmocniona ewolucja tej z modelu 300S, czyli słynnego Adenauera, przodka klasy S. Niektóre elementy karoserii oraz większość wnętrza to części z W120, znanego u nas jako ponton. Fotele pochodziły z 300 SL. Kabina oferowała naprawdę duży komfort podróży. Wymiary pojazdu prezentowały się następująco. Pojazd był długi na 6750 mm, szeroki na 2000 mm, wysoki na 1750 mm, rozstaw osi wynosił 3050 mm, rozstaw kół z przodu wynosił 1480, a z tyłu 1525 mm. Masa własna wynosiła 2100 kg. Wóz wyróżniał się dużymi zwisami, szczególnie z przodu, oraz niesamowicie wyglądającą, wygiętą szybą z tyłu. Jednak tutaj chodziło głównie o prędkość, a tą miała zapewnić jednostka napędowa z 300 SL. Za napęd wyścigowej lawety odpowiadała jednostka M198. Była to wolnosąca rzędowa szóstka o pojemności 2996 cm3. Motor był zamontowany wzdłużnie z przodu. Blok był z żeliwa szarego, głowica ze stopów lekkich. Tym razem przykręcona do bloku. Mamy po dwa zawory na cylinder, obsługiwane przez jeden wałek w głowicy, napędzany łańcuchem. Średnica cylindra wynosiła 85 mm, skok tłoka 88 mm. Stopień sprężania wynosił 8,3:1. Motor był chłodzony cieczą, a smarowanie oparte było o suchą miskę olejową. Silnik był zasilany bardzo popularnym wtedy w wyczynowych jednostkach Mercedesa mechanicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa. Moc 192 konie mechaniczne. Silnik w lawecie został delikatnie zduszony, ale to i tak spory zapas mocy, biorąc pod uwagę to, że najmocniejsze bolidy używane w Formule 1 w latach 1952-53 według zasad z Formuły 2 miały coś koło tego. Spalanie wynosiło około 25 litrów na 100 km. Zbiornik paliwa mieścił 150 litrów. Waga jednostki napędowej to 256 kg. Skrzynia biegów była czterobiegowa, manualna. Sprzęgło suche i jednotarczowe. Prędkość maksymalna według źródeł wahała się pomiędzy 165 a 175 km na godzinę. Garbusy z tamtych lat wyciągały około 110, więc to był naprawdę szybki bus.
Zawieszenie składało się z przodu z podwójnych wahaczy, sprężyn śrubowych, stabilizatora i amortyzatorów teleskopowych. Z tyłu mamy oś wachliwą i jednoprzegubową, sprężyny śrubowe i amortyzatory teleskopowe. Żeby tego klocka jakoś wyhamować, wóz miał hydrauliczny układ hamulcowy z serwem, oparty o bębny hamulcowe na przykołach oraz hamulec tarczowy na wale kardana. Jeżeli chodzi o opony, to zarówno z przodu jak i z tyłu, ich rozmiar to było 7,6 na 16 cala. Załadunek samochodu odbywał się za pomocą rozkładanych szyn. To był najmniej wygodny element użytku tego pojazdu, ale z samych szyn można było na upartego zbudować rampę, na której serwisowano pojazdy Mercedesa. Pierwszą imprezą wyścigową, jaką obsługiwał Rent Transporter, było Grand Prix Monaco, gdzie zajmował się przewozem modelu W196R. Akurat wtedy roboty miał sporo, bo Hans Hermann swoją sztukę skasował, a pozostałe trzy nie ukończyły wyścigu. Pojawiał się również podczas takich imprez jak Mille Miglia, niesławne Le Mans z 1955 roku, czy Targa Florio, gdzie na swoich plecach woził Mercedesy 300 SLR. Prędkość tej lawety to był jej ogromny atut. Gdy podczas Grand Prix Włoch w 1955 roku okazało się, że potrzeba na szybkości dowieźć jeden samochód ze Stuttgartu na Monzę, to ekipa zapakowała się do Rent Transportera i migiem przywiozła kolejny samochód. Jednak po sezonie 1955 Mercedes wycofał się i z Formuły 1, i z Mistrzostw Świata Samochodów Sportowych. Niebieski cud od teraz miał wozić eksponaty Mercedesa, brać udział w pokazach i czasami przewieźć coś na terenie fabryki. Czasem można też trafić na informację, że tym samochodem na terenie fabryki zdawano egzaminy na prawo jazdy. W każdym razie pojazd popadał w niebyt i w 1967 roku został zezłomowany, a podpis pod tą decyzją złożył prawdopodobnie sam Rudolf Ulenau. Jednak kiedy Mercedes kilkadziesiąt lat później z powrotem zadomowił się w motorsporcie, między innymi jako dostawca jednostek napędowych w Formule 1, to narodził się pomysł zbudowania repliki tej lawety. Nie było to łatwe. Poza wymiarami i wagą nie zachowały się żadne inne dane techniczne. Ale że wóz dzielił masę podzespołów z pontonem, Adenauerem i 300 SL, to ostatecznie udało się ukończyć replikę w 2001 roku. Dzięki czemu po dziś dzień fani motoryzacji mogą podziwiać ten jakże ciekawy eksponat. Dzisiaj było króciutko. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłej pory dnia, podczas której to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.